Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Jest godzina 8, tak więc punktualnie rozpoczynamy tydzień polityczny według Rafała Ziemkiewicza. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Rafale. Witam, dzień dobry. To był taki grillowy raczej tydzień, odpoczynkowy, tak? Zwłaszcza we Francji. No, Francja ma swoją tradycję świętowania. Francja grilluje samochody. Tak, stwarza popyt. Powiedziałbym, pobudza popyt na nowe samochody. Tak. Podobno elektryki się dużo fajniej palą od tych benzynowych, więc to tutaj myślę młodzież z przedmieścia, jak to ich nazywają, nie określając dokładnie pochodzenia tej młodzieży etnicznej. Młodzież z przedmieścia już zaciera ręce na dyrektywę Fit for 55. Nie wiem, jakoś niewiele było informacji z Hamburga, z innych, bo tam zazwyczaj miasta niemieckie też płoną, tylko tam z kolei jest to święto lewaków, którzy rozwalają to wszystko. Dobrze, że to wspomniałeś, bo to tak a propos, przypomnę, jedna raca rzucona na Marszu Niepodległości wywoływała histerię u nas. Jak to Polacy, pamiętam, pan Robert Makłowicz, to jest skądinąd, cenię go, ale nie wtedy, jak próbuje się o polityce wypowiadać, bo się wtedy kończy. Czyli lubisz jego programy kulinarne. No tak, no ale jak właśnie pamiętam, jak w kulinarne wplatał jakieś androny, że tu, o, w Norwegii, jak jest marsz, to tak się fajnie maszeruje, a u nas to Marsz Niepodległości, pół Warszawy płonie i nienawiść. I człowieku, idź, zobacz sobie, jak świętują Francuzi, Niemcy, prawda, swoje święta. A dobra, to już taka dygresja. To była mała dygresja. Jeśli chodzi o ten nasz główny temat, to przed programem ustaliliśmy, że ten tydzień był tak mało intensywny, że chyba największe wydarzenie to kwestia wyboru, czy Solidarna Polska jest właśnie solidarna, czy suwerenna. No właśnie, to jest rzeczywiście największe polityczne wydarzenie tygodnia, co pokazuje, że szczęśliwie ten tydzień jakoś ciekawe, co w Saloniku będziemy. Ja już mam pewien pomysł. To od razu zapraszam na niedzielę. Będziemy mieli o czym mówić, nawet niekoniecznie o polityce krajowej, bo no, rzeczywiście dla przeciętnego wyborcy wydaje mi się, że po prostu to jest Ziobro. Z całym szacunkiem, że tak po nazwisku mówię, ale dla ludzi Ziobro to jest Ziobro. Czy to jest solidarny Ziobro, czy to jest suwerenny Ziobro. Jest, to po co zatem ta zmiana, po co ta wielka konwencja? Mało tego, dla ludzi Ziobro to jest po prostu jeden z polityków PiSu. Tam ludzie nie wchodzą, że to jest Zjednoczona Prawica, że to ma formułę koalicyjną, bo to właściwie nie jest formuła koalicyjna. Przypomnę, po prostu politycy Solidarnej Polski, wtedy jeszcze Solidarnej, byli na listach Prawa i Sprawiedliwości. Nie tak jak PSL z Hołownią, że, tak, że koalicja do 8% podniesiony próg wyborczy. Zresztą przypomnę, wśród licznych idiotyzmów, którymi się popisuje w życiu publicznym, pan Giertych, też była wtedy taka próba, żądanie unieważnienia wyborów, że to było fałszerstwo wyborcze, że Zjednoczona Prawica de facto była koalicją, więc powinna mieć próg 8%, a występowała jako lista partyjna z progiem 5%. Jak to miało znaczenie, kiedy dostaną 37%, to tylko pan Giertych wie, no ale to taki folklor, o którym mówimy. Dlaczego ta zmiana? No myślę, że dlatego, że słowo solidarna w tej nazwie mało popularne, jak mówię, to jest brand raczej znany tym, którzy się interesują życiem publicznym. To słowo solidarna było trochę takim reliktem z czasów podziału. Kto jeszcze pamięta taki PR-owski podział na Polskę Solidarną i Polskę Liberalną? I to był ten, rzeczywiście był moment, kiedy Prawo i Sprawiedliwość i cały zbudowany wokół niej obóz, wtedy tam jeszcze był Gowin, prawda, i te oni właśnie tak podzielili tę oś, tę polaryzację wyborczą ustawili, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią solidarną z ludźmi, a ci są liberałami, czyli nie wiem, takimi liczykrupami, którzy są, stąd było 500+, jako sztandarowy program socjalny. Ten podział się wypalił w tej chwili. I chyba rzeczywiście rację ma, o tyle mają działacze suwerennej obecnie Polski, rację, że ta nazwa już nikomu nic nie mówi, natomiast podziałem realnym, naprawdę podziałem, który w ostatnich latach się zbudował, szczególnie od momentu, kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę, kiedy ujawniło to głęboki rozdźwięk między Unią Europejską, tą starą Unią Europejską, a Ameryką. I my tak trochę jesteśmy w sytuacji, prawda, wybieraj teraz między tatusiem a mamusią, bo od Ameryki zależy nasze bezpieczeństwo, a z Niemcami jest silnie powiązana nasza gospodarka. Bo od tego momentu podział się zrobił zupełnie inny na polskiej scenie politycznej. I to można go ująć tak, czy jesteś za Polską, czy jesteś za Niemcami, którzy się obecnie nazywają Unią Europejską.
No więc podkreślenie nazwą, że partia Ziobry jest tym twardym zwolennikiem polskiej suwerenności i będzie bronić suwerenności, na swój sposób jest zrozumiałe, chociaż na tej konwencji nic nie powiedziano, czego nie mówiono na poprzednich konwencjach. To nie jest żadne. Od dawna partia Ziobry zapowiada, że będzie bronić polskiej niepodległości, że będzie przeciwko tym wszystkim tam kamieniom milowym, różnym głupotom i oddawaniu polskiej suwerenności w ręce Brukseli. Ale no rzeczywiście jest sprzeciw. Natomiast czy dużo z tego sprzeciwu wynika, no to już znaczy, niech sobie znów, każdy opowie. Myślę, że znów zostały zaprezentowane te tarcia, ta szorstka przyjaźń Zjednoczonej Prawicy, bo mała partia, około 1% poparcia, ogłasza, że to ona będzie bronić suwerenności Polski. Zmiana nazwy nic tu nie zmieni, tylko Prawo i Sprawiedliwość może zapewnić w Polsce wolność i rozwój. Tak napisał wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Tam chyba też inni posłowie Prawa i Sprawiedliwości wypowiadali się, że zaproszenia na tą konwencję nie było. Nie było zaproszenia dla Jarosława Kaczyńskiego. No też. Nie wiem, to są między panami jakieś tam układy, a czy powinien być, czy Jarosław Kaczyński by chciał przyjechać, bo jakby było zaproszenie, a on by się nie pojawił, to by też było też by nie było dobrze, to prawda. Znowu by było o czym gadać. Natomiast myślę, że to jest trochę teatrzyk taki. Gdyby to już, jak mówię, to trwa od lat, tak? Od lat Solidarna Polska jasno podkreśla, że PiS zbyt jest miękki, zbyt ustępuje Europie. PiS na to opowiada, że on jest, prawda, tą główną tarczą naszą, a że tarcza jest trochę dziurawa, to jest nowy kontekst w tym wszystkim. No, Konfederacja wyrosła. To jest jednak nowa okoliczność. Konfederacja, która wyrasta na różnych hasłach, chyba bardziej wyrasta na hasłach takich podatkowo-gospodarczych. No. Takiej ofercie. Czyli proste podatki, małe podatki. Reinkarnacja UPR-u. No, tylko, że powiedzmy, to jest to, co Korwin mówił od lat 30. Korwin mieszał to zawsze z jakimiś głupotami, to znaczy tam niskie podatki i wprowadziliśmy liberum veto i karę chłosty i dzieci niepełnosprawne trzeba oddzielić od zdrowych, bo je zarażają niepełnosprawnością. To był miks. No. Co tu opowiadać? Korwin, jaki jest, każdy widzi. Natomiast Mentzen jest rzeczywiście jako wyrastający lider o tyle strawniejszy dla ludzi, że tylko tę jedną część przekazu. Mm-hmm. Tak, mówi o tym, możecie sobie w życiu poradzić. Grill, trawka, domek, tak? Sukces. Sukces. No jest postrzegany jako taki, zresztą nawet filmik na TikToku, nie wiem, czy ktoś to ogląda, ale to jest z państwa, bo młodzi ludzie to oglądają, to ma tak, miliony to jest wyświetleń. Wręcz, tak, taki hit teraz. I to sprawia, że Mentzen jest chyba najpopularniejszym, jest absolutnie liderem w grupie wiekowej poniżej 25 lat, jest absolutnie, czy nawet poniżej 30, to różnie to jest liczone, ale jest liderem. No właśnie dlatego, że ma taki przekaz prosty, atrakcyjny do młodych ludzi, adresowany do ludzi, którzy myślą o tym, że właśnie chcą odnieść sukces w życiu, nie chcą, żeby ich tam kamieniami jakimiś milowymi obciążano, żeby każdy musiał holować trzech bezrobotnych i emerytów. No bezrobocia też w tej chwili w Polsce nie ma, ale no i te wszystkie głęboko słuszne skądinąd hasła od dawna głoszone tutaj wracały. Ale również myślę, że istotnym elementem, źródłem popularności Konfederacji jest to, że to jest jedyna partia, która bardzo jasno formułuje przekaz o Unii Europejskiej. Że to jest organizacja zdegenerowana, wroga Polsce, w której neokolonialna, jakby, w której chodzi o to, żeby nas sprowadzić do roli takiego zaplecza surowcowego prowincji po prostu, która nigdy nie przegoni krajów unijnych. Po to jest ta cała polityka klimatyczna z tym łysenkizmem klimatycznym, bo jak mi ktoś mówi, że to jest nauka to, co oni mówią, to jest taka sama nauka właśnie jak łysenko u Stalina. Głosił naukowe, czy Horbiger, nie jak i u Hitlera. No każdy po prostu dostarcza to legitymizacji do takiego podboju neokolonialnego. I myślę, że to jest pewien teatrzyk, który widzimy właśnie między panem Terleckim a suwerenną Polską, który ma podkreślić, że PiS ma w sobie ten element antyeuropejski, więc nie musisz, ten komponent antyeuropejski, nie musisz głosować na Konfederację. Jeżeli dostrzegasz, że Unia Europejska to jest jedno wielkie świństwo i że nie płynie z niej do Polski bogactwo, tylko że ona nas wycycka z pieniędzy, bo przecież koszty polityki klimatycznej to idą w jakieś biliony, tego nawet do końca nie można oszacować,
Więc jeżeli cię to zaczęło gniewać, to nie musisz się odwracać do PiSu i szukać tych radykałów z Konfederacji. My też mamy taki antyunijny pomysł. Takie osoby. Ale to jest moje domniemanie, bo być może rzeczywiście tutaj są pewne emocje, które się w każdej chwili mogą wymknąć. No, pan Terlecki zderzył się z taką ripostą, że to on miał 1% poparcia. Tak, w Krakowie, tak? Bo pamiętajmy, że rzeczywiście sukces Solidarnej Polski w ostatnich wyborach polegał na tym, że oni tam zostali potraktowani jako ogon, a okazało się, że stali się ogonem, który ma moc, żeby czasem zwierzęciem zakręcić, ponieważ dostali jakieś 9, 12, 13 miejsce na listach, a na pierwszych miejscach list byli tacy właśnie ludzie jak pan Terlecki. No właśnie, którzy teraz uznali, że są tak świetnymi politykami powszechnie znanymi, że nie muszą się wysilać w kampanii wyborczej, tak? A Gostek od Ziobry z 12 miejsca objechał cały okręg, z każdym się spotkał, poszechrendował, wsadził lotkę z tego, no i przeskoczył. Prawda? I dlatego jest tak liczny klub poselski Solidarnej Polski i dlatego teraz się pewnie w PiSie zastanawiają. Wpuścić tego Ziobrę na listy, to znowu on ma takich młodziaków, oni są wyraziści, no już tam trochę tam w tych spółkach oni obrośli tłuszczem, więc może się już nie będzie tak chciało jak w poprzednich wyborach. Ale zawsze jest ryzyko, że się historia powtórzy i oni zajmą więcej mandatów, niż zostało im przez naczelnika przyznane. No ale go z kolei nie wpuścić, no to tak. Po pierwsze, to już wtedy kompletnie wszyscy ludzie rozczarowani tą uległością PiSu wobec Unii Europejskiej. No powiedzmy sobie, że tutaj... No i mamy wtedy też konflikt w koalicji. Mamy tak? konflikt, nie, no wtedy nie mamy koalicji, tak? No, wtedy no musi, tak, mamy w tym trochę ziobryści straszą, że jak wystąpimy tego, to będziemy mieli 3, może 4%, to może nie wejdziemy do Sejmu, ale PiS nie będzie rządził wtedy. Mhm. Tak? Bo to jest realne, że tych kilka procent może... A może nie będą mieli nawet 1%. No Bóg raczej wiedzieć, szczerze mówiąc, jak by się to wszystko poukładało. Ja myślę, że jednak to się wszystko tam poukłada, bo jak on już od tylu lat, proszę zobaczyć, oto już od lat, co zrobi premier Morawiecki, to wychodzi minister Ziobro i mówi, że to jest bez sensu i że to w ogóle jest głupi i się nie zna. Na to pan premier albo pan Terlecki mówi, że to Ziobro jest głupi i się nie zna, ale jakoś mimo wszystko on jest w tym ministrem, w tym rządzie i to skrypit piszczy, tel jeździ, mówiąc językiem orków, jakoś ta koalicja trzeszczy, ale jak to ale mówił Waldemar Pawlak, koalicja trwa i trwa mać. No, dokładnie. Jeśli chodzi o Unię Europejską i Komisję Europejską, też myślę, że warto podkreślić, bo rozmawialiśmy na ten temat, że 2 maja doszło do tego porozumienia. Unijny komisarz do spraw rolnictwa, pan Wojciechowski, mówi właśnie o sukcesie, że tutaj Polska tak naprawdę zakazała tego importu, była jako pierwsza, pociągnęła ze sobą inne kraje i udało się wypracować kompromis. Zdjęty został zakaz tranzytu pozostałych produktów rolnych. Mówimy teraz o zakazie przywożenia 4 zbóż. 100 milionów euro dla 5 państw, w tym 40 milionów euro dla Polski. Czy ja tutaj nie cytowałem przypadkiem 2 tygodnie temu kapitana Rykowa o zatykaniu gęby bankowym papierem, że to jest jedyne rozwiązanie protestów rolniczych. I oczywiście tak wiadomo było, no no ale Polska zagrała wabank, tak? Szczęśliwie ten bankowy papier z Unii przyszedł, tak? Przynajmniej te 40 milionów euro, nasz dług będzie mniejszy, chociaż to nie wiadomo, czy to nie będzie z KPO, czyli to też my będziemy płacić za ten dług, a jest dobra, już nieważne skąd tam Unia wyczaruje sobie te w skali, prawda, tego, ile Unia wydaje na koszty utrzymania swoich własnych urzędników, to 40 milionów euro to jest naprawdę skromna kwota, niech tam sobie rolnicy się tym pożywią, może coś z tego przyjdzie. Natomiast jednak nie uważałbym problemu za zażegnany. Problem nie był w zakazie importu czy w otwartości, tylko po prostu w patologiach tutaj w Polsce. Że przez wiele miesięcy pozwalano na to, że rozmaite spółki. No, mamy to ogłoszona ich lista, ale teraz tak ale cały czas, że Ministerstwo Finansów, że RODO, że prawo tego, handlowe. Tak, bo się chyba okaże, bo żeby te spółki były wszystkie z PiSu, to by Platforma je ogłosiła, żeby wszystkie były powiązane z Platformą czy z PSL-em, to już pewnie też w mediach państwowych byśmy mieli listę tych spółek, ale zdaje się, że tu jest taka ekumenia trochę, jak w każdym dużym złodziejstwie. No, po prostu, jeżeli wjeżdża do Polski coś jako zboże techniczne, ląduje w silosach, jest mieszane. Jakiś nowy twór, zboże techniczne. Nie ma czegoś takiego. Zboże się dzieli na zboże konsumpcyjne, zboże pasowe i śmieci. No, jeżeli
zboże nie spełnia norm zboża pasowego, to się nadaje do spalenia albo robi się z niego obornik i koniec. A czy my mamy informację, że ono rzeczywiście w jakichś bardzo dużych ilościach nie spełniało tych norm, czy to jest też... Ja nie wiedzą, nie mam dostępu do papierów, ale chyba rzeczywiście było tego dużo, bo też na przykład firmy, które na dużą skalę prowadzają hodowlę, bo to nie jest przecież, że tam sobie jeden chłop ma jedną świnkę, a drugi ma dwie, a trzeci ma krówkę, tylko to mówimy o ogromnych fermach, gdzie jak połowę paszy się sprowadzało jako... Teraz nazwali jeszcze lepsze, jak to się nazywa? Czyściwo młynarskie. Tak, czyli to zboże ukraińskie są mianowane czyściwem młynarskim. Wjeżdża jako czyściwo młynarskie, więc naprawdę, mówię... Problem jest, i że się go na chwilę zaklepało, zasypało, fajnie, do wyborów może nie wyskoczy, tylko w ogóle coraz bardziej przypomina mi to wszystko takiego, chyba już używałem tej metafory, takiego żonglera, co już tam trzy piłki, jedna na drugiej na głowie, tu po siedem talerzy, jeszcze na nosie ma coś i nogą podbija i tak aby do wyborów. Jak się tę metę przekroczy, to te wszystkie piłki i talerze się posypią prawdopodobnie i wtedy dopiero będzie wesoło. Ale do wyborów mamy łubudu, jebudu, tam PiS, praworządność, Tusk, für Deutschland i raczej się nie spodziewam mądrzejszych przekazów. Mamy teraz też kwestię seksualizacji dzieci. To jest też ten tydzień. Prezes PiS wraz z marszałek Elżbietą Witek wygłosili oświadczenie dotyczące inicjatywy Chrońmy Dzieci. Mowa tu o obywatelskim projekcie ustawy, który, jak argumentują autorzy, ma zapobiegać seksualizacji najmłodszych. Tam była też historia o przedszkolakach, które miały się wzajemnie przebierać, tak? Dziewczynki za chłopców, chłopcy za dziewczynki, dzieci miały płakać i to miało właśnie zainspirować marszałek Witek do takiej inicjatywy, rozmowy. Myślę, że tu przede wszystkim jest lęk przed tym, co płynie z Zachodu. To jest lęk bardzo uzasadniony. Wyszła niedawno w polskim języku książka, którą już dawno temu polecałem na swoim kanale YouTube'owym i jeszcze raz chętnie polecę. Nieodwracalna szkoda, się chyba to po polsku nazywa. Abigail Schreier, to jest naprawdę o piekle, jakie przeżywają dzieci, które zostały przez tego króla Olch, bo jak już mi się to kojarzy z tym sławnym wierszem, skuszone do zmiany płci, którym namącono w głowach właśnie na poziomie edukacji wczesnej szkolnej, prawda? Czy ty jesteś dziewczynką, czy ty jesteś chłopcem, a mówisz, że jesteś dziewczynką, a czasami ci się wydaje, że nie jesteś, to już, prawda, wyciągają się macki, żeby to dziecko wciągnąć, podawać mu blokery. Rodzice mogą o tym nie wiedzieć, więc są takie ustawy. Są całe ogromne kanały, bardzo wpływowe kanały na YouTubie, na TikTokach, tam gdzie rodzice nie zaglądają, gdzie dzieci słyszą, prawda, że twoi rodzice są głupi, nie znają się, prześladują cię, jeżeli czujesz się kim innym, przyjedź tu do nas, prawda, my cię przerobimy na to, kim się czujesz, a dziecko to jest dziecko. Moje dziecko się przez jakiś tydzień kiedyś identyfikowało jako piłeczka, że jest piłeczką, bang, skakała. Mówisz o tym oskarżaniu rodziców, a to też warto podkreślić, że na przykład w Niemczech to jest norma, tak, że można oskarżyć rodziców, zgłosić coś do szkoły, Jugendamt i cała ta machina. Tego się ludzie boją i słusznie, że się boją. I to, że ktoś zauważył w partii rządzącej, że ten lęk zasługuje na to, żeby jakoś ludzi uspokoić, że to się w Polsce dziać nie będzie. Nie będzie przychodził jakiś zboczeniec do szkoły i gołego zadka dzieciom pokazywał, przebrany za kobietę w dodatku, co też widzimy, prawda, widzimy to, jak w niektórych Stanach Amerykańskich to się dzieje. W innych z kolei się zakazuje, bo to też ciekawe i tam, prawda, są wielkie protesty tych dziwadeł, które w Teksasie chyba, czy na Florydzie okupują gmachy publiczne za to, że właśnie zakazano przychodzenia do szkół takich. No ale jakby panu Trzaskowski mu dać władzę nad tym, to natychmiast by wpuścił do szkół właśnie rozmaitych jakichś perwersów, żeby oni tutaj pod pozorem inkluzywności i pokazywania, że życie gej jest, to znaczy życie wesołe jest fajne i tak dalej. Więc słusznie, tylko że znowu mam pytanie, szereg wątpliwości co do tego, na ile to jest demonstracja, na ile to jest realna zmiana czegokolwiek, bo dlaczego partia rządząca zgłasza społeczny projekt ustawy? Możesz mi powiedzieć, jeżeli partia rządząca ma posłów od tego, bo wiemy, że w Polsce, co jest zresztą patologią, ale zwyczajem jest to, że ustawy pisze rząd, przynajmniej teoretycznie, bo
często właśnie chciałbym wiedzieć, kto je pisze, ale gdzieś tam pod patronatem rządu to powinien napisać ministerstwo. Ewentualnie w naszym rządzie, który już jest takim fasadowym rządem, bo tak naprawdę rządzi sekretariat, ten KPRM, no to niech napiszą w KPRM-ie. Niech to zgłoszą posłowie jako przedłożenie poselskie, albo niech to zgłosi rząd jako przedłożenie rządowe. A jeżeli to partia rządząca zgłasza społeczny projekt ustawy, czyli chodzi o to, żeby pod tym zbierać podpisy. No i fajnie, możemy zbierać, ja się może też podpiszę, tylko znowu jest to gonienie króliczka pod kątem wyborów, a ja bym wolał, żeby tego króliczka złapano. Nawet w homofaszystowskiej Wielkiej Brytanii premier odważył się powiedzieć, Rishi Sunak, że jak ktoś ma, przepraszam, penisa, to jest chłopcem, a jak ma wielkę, to jest dziewczynką. I koniec. I że wpisze, zapowiedział, na razie nie wpisał, że wpiszą to w parlamencie do ustawy, że gdziekolwiek jest odwołanie w prawie do płci, to chodzi o płeć biologiczną. A nie to, że stary byk, który zgwałcił 5 kobiet, ma 2 metry wzrostu i takie bary mówił, że się poczuł dziewczynką, znaczy, i żeby też go przenieśli do kobiecego więzienia, bo dokucza mu samotność. Ale wiesz, że to jest teraz, znaczy na pewno wiesz, problem też w sporcie, tak? W tych zawodach mężczyźni, którzy okazuje się, że wygrywają wszystkie zawody, no bo jednak zmieniają płeć, czują się kimś innym. Tak, zwyciężczynią zawodów kolarskich w Mistrzostw Australii został właśnie pan, który kobietą został niedawno, bo się okazało, że Federacja Sportowa zezwoliła na to, tylko wyznaczyła normę testosteronu, że jeżeli ktoś ma poniżej tam 2,5 mg testosteronu, czy tam, nie miligrama, już nie pamiętam, w jakich jednostkach się to znaczy, jeżeli ktoś ma poniżej normy, to może i mówi, że jest kobietą, to jest kobietą. To jest oczywiście bzdura. No ale pomyśl, jakie to jest denerwujące, jakie to wkurzające, jak się całe życie przygotowujesz, trenujesz, a potem żadnych miejsc. Dla kobiety? No tak, Martina Navratilova kiedyś powiedziała, no mega lesbijka, wychowująca dzieci, bojowniczka o prawa z tej mniejszości seksualnych, wychowująca z drugą kobietą dzieci, tego zwróciła uwagę, że to jest świństwo generalnie, że facet się nagle podaje za kobietę i zabiera im te wszystkie puchary sprzed nosa, no to została faszystką przecież. Została transfobką, terfem i tak dalej. Została wyrzucona z Federacji, Światowej Federacji Tenisa. Wyobrażacie sobie wyrzucić ze Światowej Federacji Tenisa Navratilovą, to jakby u nas Lewandowskiego wyrzucić z Polskiego Związku Piłki Nożnej. No. Ze względu na to, że powiedziała coś, co jest oczywiste. Więc rozumiemy doskonale, skąd sięgnięcie po ten temat, tak jak w poprzednich dwie kadencje temu jakby tematem, czy tym lękiem wyborczym było, że nam Europa zrelokuje rozmaitych, jak to naród mówi, ciapatych, przyśle przymusowo, to teraz ten lęk budzi ta transmania, ta transszaleństwo, o którym pisze Abigail Schreier i no naprawdę warto się z tym tematem zmierzyć, ale warto się zmierzyć na poważnie, a nie tylko zbieramy podpisy, wiadomo, że teraz lewica będzie wyła, bo jej elektorat wyje, no i znowu bęc wuja w czoło i jest wesoło i tak cała nasza polityka wygląda. No. Dobra, to jeszcze na koniec kwestia wojny na Ukrainie. Oczywiście cały czas mówimy o kontrofensywie, warto też zauważyć to, co wydarzyło się w nocy z 2 na 3 maja na Kremlu. Drony, rzekomy atak na Władimira Putina, o który ma być oskarżona Ukraina, także Stany Zjednoczone. Miedwiediew już zabiera głos, że tutaj potrzebna jest głowa prezydenta Ukrainy i jeszcze nieudana wizyta w Berlinie, bo jak się okazało, te plany przedostały się do gazety, powstał cały artykuł na ten temat i Zełenski prawdopodobnie nie przyjedzie do Niemiec. Albo trzeba będzie zupełnie nowe plany zrobić. Jeśli chodzi o Niemcy, to jest oczywiście kompromitacja, taki wyciek. Zwłaszcza jeżeli to rzeczywiście jest prawda. To tutaj pokazało się, że służby są dziurawe. Zresztą trudno się dziwić. No, Niemcy są z natury prorosyjscy. Oni po prostu kochają Rosjan, nienawidzą Amerykanów i już. I to, że tam jest łatwo werbować Rosjanom, Gerhard Schröder jest tego najlepszym dowodem, prawda? Więc chyba lepszych nie trzeba. No ale rzeczywiście to jest wtopa. Jeżeli coś takiego się ukazuje, jest to kompromitujące. Natomiast co do tych dronów w Moskwie, że to niby Ukraińcy chcieli odstrzelić Putina, to ja przypuszczam, że wątpię. Czy to jest jakaś
po co by mieli Ukraińcy wysyłać drona nad Moskwę? I co on będzie latał se i będzie latał ten dron i patrzy, a nuż Putin się będzie przechadzał bulwarem, to ja go wtedy... No, ten, no. A nuż pojawi się na balkonie. A nuż się pojawi na balkonie, tak se wyjdzie, a przeciągnie się i to a, dron mu przywali. No, no bez sensu, wiadomo, że Putin siedzi w jakimś bunkrze, się gdzieś tam schował, że jeździ czterokrotnie opancerzoną limuzyną i to nie ze strachu przed ukraińskimi dronami, tylko raczej przed własnymi swoimi pretorianami, którzy by mu chętnie nóż w plecy wsadzili, bo strasznie im tam psuje interesy. I wybrali kogoś to by był, kogo by oceniali jako bardziej skutecznego. Więc absolutnie nie wierzę w to, że to Ukraińcy wysłali drony nad Moskwę, żeby polowały na Putina. To tak głupie tezy to potrafi tylko rosyjska propaganda stawiać. Ja się zastanawiam, czy to nie jest z ich strony dość ryzykowne, bo z jednej strony oczywiście jest tak, że znowu mobilizują oburzenie, tu matka Rosja wzywa, prawda, trzeba pomścić tę zniewagę straszliwą, jaką ukraińskie drony nad Kremlem, ale z drugiej strony jak pokazują, że ten ukraiński dron mógł dolecieć nad Kreml, to nie buduje w Rosjanach przekonania, że wygrywają wojnę i że w ogóle są tacy silni, potężni, a Ruscy lubią sobie myśleć, oni wszystko wybaczą, oni mogą mieszkać, mieć jedną ubikację na 6 rodzin, prawda, oni mogą nie jeść, oni mogą nawet wódki mieć problem, żeby się napić, ale muszą mieć to poczucie, że i car powoduje, że cały świat drży przed nimi, że jak komu bordę dadzą, to się nakryje nogami. No, a to jak... Taka, a, niestety, myślę, że to jest największy problem dla Putina i to jest największy problem dla Putina, że nieudolnością tej operacji specjalnej naruszył w Rosjanach to przekonanie. Więc teraz jeszcze mówienie, że jeszcze w ogóle to można sobie wysłać drona, który przez te wszystkie obrony przeciwlotnicze przelatuje, jak nie przymierzając ruska rakieta na Bydgoszcz, prawda? Właśnie, musimy już niestety kończyć, ale tutaj jeszcze tylko wzmianka Radosława Sikorskiego. Chcę wyjaśnienia tej sprawy. Walnęło 10 kilometrów od mojego domu. Wyjaśnienie jest proste. Nawet ruska rakieta się od takiego typa trzyma co najmniej na 10 kilometrów. Natomiast no to jest rzeczywiście... To jest twoje wyjaśnienie. Tak, to jest rzeczywiście zdarzenie dla nas... No, nie przynoszące nam chwały. Nawet nie to, że ta rakieta tam doleciała, bo to wszystko wskazywało na to, że ta rakieta jest zbłąkana. To też skąd pokazuje jednak celność ruskich. No, trafić w Bydgoszcz zamiast w Kijów to ślepy snajper, tak jak to wujek od Bigosu nasz opowiadał kiedyś, używał takiego określenia. No ale to, że ona poleciała, to jedno. Natomiast, że nikt jej nie zestrzelił po drodze, może celowo, no, może widziano, że ona nie celuje w nic konkretnego i że raczej nie stanowi zagrożenia, natomiast to było w grudniu. To było w grudniu, tak. To ale teraz grudniu jeszcze i dopiero musimy gdyby już... jej grzybiarze nie znaleźli w lesie, to tam leżała jeszcze nie wiadomo ile. No jeszcze oficjalne informacje są takie, że zwróciliśmy się do Stanów Zjednoczonych o pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości odnalezienia rosyjskiego pocisku w miejscowości Zamość. Służby obu krajów pracują w tej sprawie. Kropka. Rozumiem, że są to prace studyjne. Musimy kończyć. Dobra, podjęliśmy działania, niezbędne działania i prace studyjne. Czuję się uspokojony. No co najważniejsze, najważniejsze. No, jesteśmy spokojni, służby działają. Śpij spokojnie, ormo, czuwa, jak to mówiono za moich czasów. No. Rafał Ziemkiewicz, to był Rafał Ziemkiewicz i Tydzień Polityczny według Rafała Ziemkiewicza. Ja tutaj w imieniu szanownego Rafała zaproszę też na salonik polityczny, niedziela, godzina 11, a Państwa zachęcam do pozostania z nami już za chwilę po Trójne Espresso. Do zobaczenia.